Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Cichalewski i dzisiaj kontynuujemy temat aplikacji VBA. We wcześniejszym tutorialu mówiłem o takich podstawach i oczywiście stworzyliśmy taką pierwszą prostą aplikację. Możesz ją teraz pobrać pod tym linkiem. Natomiast ja właśnie z miejsca, w którym skończyliśmy we wcześniejszym tutorialu, wystartuję i będziemy omawiać właśnie kolejne aspekty. Będziemy tworzyć taką aplikację VBA, która pozwoli nam narysować szybko schody o dowolnej ilości schodów, dowolnej wysokości i szerokości schodka. I rozpoczynamy to, dlatego szybko przejdziemy tutaj na kartę zarządzaj, przechodzimy do aplikacji, tutaj wybierzemy z menedżera VBA nasz wcześniejszy projekt. Ja wczytuję sobie ten nasz projekt, jest to aplikacja VBA, otwieram. Odblokowuję makra i przechodzę do edytora Visual Basic. To jest miejsce, w którym tak naprawdę skończyliśmy we wcześniejszym tutorialu. No i przede wszystkim, co będziemy chcieli zrobić na sam początek, to zmodyfikować nasz formularz, nasze okno, tak aby rzeczywiście można było z niego korzystać w tej aplikacji. Uruchomimy sobie tutaj to nasze okno, dwukrotnie klikam. Pamiętasz na pewno to okno, będziemy teraz dodawać kolejne tutaj pola. Wystarczy, że zaznaczysz to pole i na przykład wciśniesz Ctrl+C i Ctrl+V i takie pola szybko się skopiują. Ja kolejne tworzę pole w ten sposób, tutaj je poustawiam. Te wszystkie pola sobie zmniejszę. Wystarczy tutaj najechać i odpowiednio tutaj uchwycić i można rzeczywiście te pola troszeczkę pozmniejszać. Pola, jak widzisz, troszeczkę pozmniejszałem. Możemy je jeszcze dodatkowo tutaj przesunąć też, może ten przycisk na sam dół. Pola też jak najniżej, ponieważ będziemy chcieli tutaj jeszcze wstawić taki element, jakim jest obrazek. To też będziemy chcieli zaraz zrobić. Ja sobie tutaj szybko poprzestawiam. Tutaj podaj ilość stopni. Tą etykietę właśnie też tutaj troszeczkę poprzestawiam. Możemy zmniejszyć ją tutaj jeszcze o ten sposób. I tak samo będę ją kopiował 3 razy. Zobacz, że już mam 3 etykiety, teraz wystarczy troszeczkę je zmodyfikować. Ja tutaj w pierwszej tej etykiecie na sam dole będę prosił użytkownika o ilość stopni i w nawiasie będzie N. Potem przychodzę tutaj, klikam jeszcze raz, zmieniam na szerokość i w nawiasie S. I tutaj na samej górze jeszcze zaznaczam i wpiszemy sobie wysokość. Oczywiście widzisz, że już te wszystkie etykiety zostały wstawione. Tutaj mamy poszczególne textboxy. Zobacz, że każdy ma odpowiednią nazwę. Textbox 1, 2 i 3. I jeszcze dodatkowo tutaj na samą górę wstawimy sobie obrazek, tak aby rzeczywiście łatwiej można było korzystać z tego okna i odpowiednie wartości wpisywać. Aby wstawić, oczywiście skorzystamy z Toolboxa, wybierzemy sobie tutaj obrazek, przeciągniemy może w to miejsce, troszeczkę poszerzymy. OK, powiększyłem, teraz wystarczy, że dodamy ten obrazek. Jak to zrobić? No przejdźmy tutaj do właściwości i z właściwości przejdźmy tutaj do pola Picture, klikniemy sobie tutaj na ten przycisk i z odpowiedniego miejsca, oczywiście te pliki masz także dostępne, wybierzemy sobie odpowiedni obrazek. Ja sobie wybieram ten obrazek, klikam na otwórz. Jeszcze zmienimy sobie skalowanie tutaj za pomocą Picture Size Mode. Przejdźmy tutaj, rozwiniemy tą opcję i może wybierzmy opcję 3, tak aby rzeczywiście zeskalować ten obrazek do wysokości tego okna na obrazek. OK, mamy przygotowany nasz formularz i teraz będziemy oczywiście chcieli oprogramować nasz przycisk. No w tym wypadku będzie to przycisk OK, ponieważ pod tym przyciskiem będziemy rysować te nasze schody. Zobacz, tutaj ten obrazek już faktycznie pokazuje nam ilość stopni, szerokość schodka oraz wysokość schodka, punkt wstawienia schodu w tym miejscu. Mamy już przygotowane nasze okno, przechodzimy teraz do kodu, prawy przycisk myszy i View Code. Teraz będziemy modyfikować już bezpośrednio nasz kod. Przede wszystkim to, co musimy stąd usunąć, to oczywiście ten message box, on w tym momencie już nam nie będzie potrzebny, ja go usuwam. Teraz robimy sobie tutaj jeszcze miejsce na kolejne zmienne, które będziemy potrzebować. No przede wszystkim widziałeś, że mamy tam zmienne wysokość, szerokość, ilość stopni, no to rozpoczynamy. Dim n, czyli ilość stopni, s double, potem dim h, s double i tak samo dim s. A zatem mamy te zmienne, które widziałeś w naszym formularzu, w naszym oknie. I oczywiście za chwilkę przypiszemy do tych zmiennych wartości z pól tekstowych, ale jeszcze wcześniej musimy sobie stworzyć taką zmienną, która będzie przechowywała informacje o punktach dla segmentów naszej polilinii, którą zresztą tutaj będziemy rysować, bo tutaj wykorzystamy po prostu polilinię. Dlatego wpisuję sobie dim, nazwiemy może tą zmienną stopień. Będzie to taka tablica jednowymiarowa od 0 do 5 elementów, ponieważ mamy oczywiście 3 punkty, z 0 do 5 to po prostu mamy 6 elementów, czyli będziemy mogli określić 3 punkty, każdy punkt wartości x, y i s double. Dodatkowo utworzymy sobie taką zmienną dim segment s variant do której przypiszemy zmienną początek, tak aby rzeczywiście pamiętać cały czas tą zmienną początek, natomiast zmienna segment będzie taką zmienną roboczą, którą będziemy modyfikować podczas rysowania, zresztą za chwilkę zobaczysz. No to może właśnie na początek przypiszemy zmiennym SHN wartości z pól tekstowych. Jak to zrobimy? No to oczywiście odwołamy się do zmiennej S i przypisujemy wartość z pola tekstowego, skonwertujemy wartość z pola tekstowego, zamienimy ją na wartość typu double, na typ zmiennej typu double, czyli wykorzystamy funkcję cdbl i tutaj oczywiście s to będzie TextBox 2. Możesz sobie wrócić i sprawdzić, że rzeczywiście to jest ten TextBox 2. Analogicznie wykonujemy dla h i dla n. Ok, zobacz, już przypisałem tutaj tym zmienną odpowiednie wartości z pól tekstowych. Zostały one skonwertowane na wartości typu double. Teraz oczywiście spróbujemy sobie to wszystko narysować. Jeszcze może tutaj podczas proszenia o punkt początkowy ja zmienię tutaj komunikat dla użytkownika na wskaż punkt wstawienia. Tak, i teraz będę chciał jeszcze właśnie zmiennej segment przypisać wartość początku, ponieważ właśnie na zmiennej segment będziemy teraz funkcjonować i to będzie taka nasza robocza zmienna. Natomiast zmienną początek, czyli ten punkt wstawienia, zostawiamy teraz w spokoju. Jak pamiętasz, mamy tutaj taką zmienną stopień. Ona przechowuje 6 wartości i te 6 wartości pozwoli nam wstawić współrzędne x, y dla 3 punktów. 3 razy 2 to mamy 6. No i właśnie może teraz zobaczmy na AutoCADa. Tutaj mam taki przygotowany rysunek. Zobacz, że mam tutaj opisane punkt wstawienia to x, y, potem ten drugi punkt to x1, wartość x cały czas jest niezmienna, natomiast współrzędna y to y plus h, bo tak się przemieściliśmy. Natomiast tutaj ten trzeci punkt to x plus s, tak, czyli ten początkowy plus s i y2 to y plus h. I właśnie tak będziemy chcieli teraz przypisać te wartości. Oczywiście znamy punkt wstawienia, czyli ten segment, to jest nasza zmienna, która to przechowuje. No i będziemy znać od użytkownika H i S, dlatego teraz możemy sobie te współrzędne zdefiniować. Przechodzimy do edytora Visual Basic. No i spróbujmy teraz to narysować. Jak to będzie wyglądać? Oczywiście musimy odwoływać się znowu do odpowiednich elementów w tej naszej zmiennej, w tej naszej takiej jednowymiarowej tablicy. Dlatego wpisujemy sobie oczywiście stopień 0, tak? To będzie wartość x-owa pierwszego punktu. Jest ona oczywiście równa segment i jest to pierwszy element z tej zmiennej. Analogicznie przechodzimy do stopień i to będzie wartość 1. Oczywiście już podobną operację robiliśmy we wcześniejszym tutorialu, dlatego zachęcam Cię, jeżeli nie pamiętasz, powrócić do tego tutoriala. No i tutaj mamy segment 1. A zatem mamy x, y pierwszego punktu dla naszej polilinii, teraz drugi punkt. No i teraz oczywiście wykonamy działania matematyczne. Ja sobie tutaj pokopiuję te wartości. Ctrl-C, Ctrl-V. I jeszcze trzeci punkt, prawda, ponieważ to są zbiory po dwa elementy, czyli mamy jeden punkt, drugi punkt i trzeci punkt. Tylko musimy tutaj oczywiście odpowiednie indeksy. Tutaj jest 2, 3, 4 i 5 mamy przygotowane. No i teraz odpowiednie tutaj wartości. Stopień 2 to segment 0 plus 0, bo tutaj nie ma żadnej zmiany. Natomiast stopień 3 to segment 1 plus h. No i w ostatnim punkcie tutaj mamy segment 0 plus s. I tutaj mamy oczywiście segment 1 plus h. Będzie to dokładnie zgodne z tym, co mamy w AutoCADzie. Zobacz. To są właśnie te trzy punkty, 1, 2, 3. No i faktycznie tutaj te wartości zostały podstawione w naszym kodzie VBA. Wracamy do edytora. No i oczywiście teraz, aby narysować naszą polilinię, musimy wcześniej zdefiniować sobie zmienną, która będzie takim obiektem AutoCADa. Nazwijmy ją po prostu nasza linia IS ACAD LW PolyLane. Tak jest. Narysujemy dzięki temu taką polilinię 2D. Czyli zdefiniowaliśmy sobie odpowiednią zmienną i teraz możemy ją narysować. Będziemy korzystać oczywiście z tych wszystkich elementów, które tutaj są. Dlatego wpiszemy sobie set. Będziemy po prostu ją teraz tworzyć i wybieramy naszą zmienną, czyli nasza linia. Oczywiście tutaj ma być nasza. I tutaj też. Równa się i wpiszemy sobie this drawing. Model space. Będziemy to oczywiście rysować w przestrzeni modelu. I tutaj musimy po prostu dodać nową polilinię, czyli będzie to metoda AddLightWeightPolyLane. Widzisz, że tutaj nam się podpowiada, ja sobie kliknę Tab po wybraniu odpowiedniego. No i teraz oczywiście potrzebuję tutaj wskazać odpowiednie współrzędne x, y dla wszystkich punktów. Mamy oczywiście 3 punkty, tutaj taką tablicę sześcioelementową. Oczywiście jest ona przechowywana w zmiennej stopień I w ten sposób właśnie będziemy mogli narysować nasz pierwszy stopień. Jak się na pewno domyślasz, to co nam wyjdzie to oczywiście coś takiego, czyli taka prosta polinia, która będzie miała dwa segmenty, natomiast my chcemy to oczywiście zwielokrotnić, dlatego wykorzystamy sobie odpowiednią funkcję. Tutaj będzie to oczywiście taka pętla i ta pętla będzie nazywała się pętlą for, dlatego wpiszmy sobie for. Tutaj będzie jakaś taka zmienna, może ją tak zdefiniujemy na szybko. For licznik równa się 0 to n, tak, ponieważ chcemy wykonać ją n razy, zgodnie z tym, co poda nam użytkownik, minus 1, ponieważ zaczynamy od zerowego elementu, czyli będziemy w tym wypadku mieli faktyczną ilość n razy wykonaną. I teraz za każdym razem, jak będzie wykonywana ta pętla for, tutaj po zakończeniu będziemy chcieli przejść do next, czyli do kolejnego wykonania właśnie tej pętli, jeżeli ten licznik rzeczywiście będzie zgodny z tym, co tutaj jest. Musimy oczywiście jednak pamiętać, że za każdym razem, po każdym przebiegu tej pętli będziemy chcieli zaktualizować tutaj tą zmienną segment, ponieważ chcemy, aby za każdym razem ten nasz kolejny stopień zaczynał się od nowego miejsca, właściwie to miejsce. To oczywiście wartość z elementów stopień 4, 5 z wcześniejszej pętli, dlatego przypiszmy sobie teraz te wartości dla segmentu i dlatego wpiszemy sobie tutaj segment 0, pod spodem segment 1 i po każdym przebiegu będziemy chcieli oczywiście przypisać im wartość z ostatniego punktu dla rysowanej polilinii. Jest to stopień 4, stopień 5. Ok, i teraz właśnie za każdym razem, po każdym przebiegu ta nasza zmiana segment zostanie odpowiednio zaktualizowana i każdy stopień będzie zaczynał się od punktu, w którym zakończyliśmy rysowanie wcześniejszego stopnia. I teraz oczywiście po wyjściu z tej pętli będziemy chcieli zakończyć tutaj to nasze makro, to nasze okno, dlatego wpisuję sobie end. Zapiszmy to wszystko, sprawdźmy jak to działa. Przechodzimy do AutoCAD'a, no i teraz co zrobimy oczywiście, przechodzimy do uruchomienia makro VBA, wybieramy to makro, klikam na uruchom, wpisuję odpowiednie wartości, na przykład wysokość schodka niech to będzie 10, szerokość niech to będzie 30 i chcemy narysować 5 schodków, czyli wpisuję sobie te wartości, klikam OK, wstawiam ten punkt, wybieram punkt wstawienia na przykład tutaj, o i zobacz, że właśnie te nasze schodki zostały już narysowane. Oczywiście przydałoby się tutaj jeszcze zakończyć te nasze schody, narysować polilinię stąd, z tego miejsca tutaj do tego miejsca, ale to już dla ćwiczenia zostawiam to Tobie. Natomiast teraz oczywiście przećwicz sobie, dodaj tutaj te dwa segmenty polilinii, które zamkną właściwie te nasze schody. Oczywiście możesz to porównać z kodem, który Ci udostępniam.